czekaliśmy i się doczekaliśmy, bo gościem listy szlagierowo.pl jest zasłużony dla śląskich szlagierów, i to mogę powiedzieć w 100%, Zbyszek Karpowicz. Witam cię, Zbyszku. Witam serdecznie, witam wszystkich, którzy dobrze nam życzą. Dokładnie. Zbyszku, no to zaczynamy od tego. Lista śląskich szlagierów no ma już swoje, powiedzmy, 15 lat. Tak. Ty jesteś z tymi szlagierami, z tą listą od samego początku. Tak. Przewrotnie zapytam. Gdybyś miał cofnąć się o początki twojej działalności artystycznej, o 20 lat, o 15, czy dalej byś wybrał tą samą drogę? Oczywiście, że tak, gdyż lista śląskich szlagierów jest potrzebna wszystkim tym, którzy lubią, kochają śląską muzykę i nie tylko, ponieważ tam się można dowiedzieć dużo o artystach, posłuchać ich piosenek i tą drogą również wykonawcy zdobywają swoją popularność, dlatego na tej liście byliśmy, jesteśmy i mam nadzieję będziemy. Gdyby ktoś ci zadał takie pytanie, czym jest śląski szlagier, co byś odpowiedział z twojej jakby takiej perspektywy? To jest, dużo na ten temat można powiedzieć, ale w tym momencie powiedziałbym, że śląski szlagier jest balsamem na duszę ludzi tych, którzy oczekują tych melodii śląskich, regionu całego śląskiego, bo przecież jest masa ludzi, którzy żyją tą muzyką i jej pragną, dlatego my jesteśmy dla tych ludzi i też właśnie dzięki tej liście śląskich szlagierów wszyscy mogą wiedzieć, jak to wygląda, jak to pięknie brzmi. Drodzy Państwo, można powiedzieć, że tak mnie się wydaje, że śląskie szlagiery to są lekiem na całe zło. Tak jest, balsamem na wszystkie dusze. Dokładnie tak. Zobacz, jak pięknie. Podaj mi rękę. Zbyszku, zdarzają się w czasie trwania, powiedzmy, kariery artystycznej takie momenty pewnego zwątpienia. Ktoś mówi, sobie pomyśli, nie, a może jednak nie, może sobie już dam z tym spokój, może będę robił coś innego, jakieś inne zainteresowania. Czy miałeś kiedyś taki moment w swojej działalności artystycznej, w tym swoim życiu artystycznym? Pytanie jest takie dosyć ciekawe, ale było takie zdarzenie, kiedy po raz pierwszy ubiegałem się o to, żeby zaistnieć na rynku muzycznym, na liście szlagierów śląskiej muzyki. Był ktoś kiedyś taki, że powiedział, raczej nie bierz się za to, bo ty nie umiesz śpiewać. I tym samym dał mi powód do poważnego rozważenia, czy się w ogóle tym mam zająć. Ale to akurat sprawiło na mnie takie wrażenie, że jednak wiedziałem, że coś tam potrafię. Kiedyś śpiewałem w różnych wielu zespołach, wszystkim się podobało. Dlaczego mam dalej słuchać tego pana, który powiedział, że daj się spokój ze śpiewaniem. I poszłem w tym kierunku konkretnie dalej zrobiłem jeden utwór, drugi, pierwszą płytę i wyszło na to, że ten pan, który mi to wtedy powiedział, naprawdę bardzo się pomylił. I wyszło na to również, że Zbyszek potrafi doskonale śpiewać, o czym przekonujemy się słuchając szlagierów Karpowicz Family. Dziękuję, staramy się. Popatrz, jak ślicznie. Wspomniałeś, Zbyszku, że były momenty zwątpienia. Były, tak. Były. Ale też na pewno były takie momenty, które dały ci takiego kopa do dalszej pracy, do tego nakręcały cię na twoją dalszą jakby karierę i tak dalej. Co się takiego też wydarzyło? Co cię napędzało? Publiczność, kontakt z tą publicznością? Pierwsza płyta, która ujrzała światło dzienne, na której było 17 utworów. Z tej płyty dużo utworów graliśmy i wtedy ludzie zaakceptowali nasz zespół. Widzieli, że jednak ta wartość, którą przedstawiamy, ta muzyka jest ludziom potrzebna i to zdominowało, że nie poprzestałem na pierwszej płycie, za nią poszła druga, trzecia i praktycznie był co rok to prorok. Przez w sumie 7 lat pod rząd najprawdopodobniej, tak myślę, że to było, że co rok była płyta i w przeciągu akurat 20 lat naszej twórczości muzycznej światło dzienne ujrzało 11 naszych krążków. Także z tego się cieszę i każdy, co był jeden nowy, co jeden, to był moim zdaniem lepszy i najbardziej, mówiąc, ciekawy. Do tego zostały napisane również i zrobione piękne choreografie dla dziewczyn, które podkreślały wartość tej muzyki.
No właśnie, o to chciałem zapytać, bo każdy jak się powie, kto to jest Karpowiczami, to powie, no to jest bardzo kolorowy zespół. Zespół, gdzie zawsze na scenie dużo się dzieje. Są właśnie tancerki. Oprócz tego różnego rodzaju stroje, te choreografia. No właśnie, skąd też bierzecie, czerpiecie pomysły? Zawsze byłeś nazwany takim, nawet bym powiedział, śląskim, szlagierowym Meksykaninem, rzekłbym nawet. Jak to się każdy właśnie... Każdy ma jakiś przydomek. No tak. Ja może powiem tak, że wtedy pomysły brałem z Wisły, chowałem do akwarium, a potem brałem horrorarium. No ale tak szczerze i faktycznie bardzo fajnie, że są te dziewczyny. W sumie w zespole Karpowicz Family jest nas 7 osób teraz. Dziewczyny są coraz młodsze, coraz piękniejsze. Stroi mamy dosyć wiele, że można wykonując niektóre utwory przebierać te stroje, dopasowywać do muzyki, którą preferujemy. Jest pan saksofonista, który naprawdę ma wiele słów uznania, nie tylko ode mnie, od dziewczyn, ale od ludzi, którzy nas oklaskują. Ktoś wam doradza w tej choreografii? Tak, tak. Moja córka była tancerką profesjonalną. Syn kiedyś też synowa. Taniec latynoamerykański, standardowy, klasa A, klasa B, także C. Także bardzo, bardzo ten rodzaj muzyki dawał mi poweru, bo właśnie ten rodzaj muzyki był dla nas adekwatny i dlatego ją uprawiamy. Zbyszku, a jak wygląda kwestia, powiedzmy, tworzenia samych utworów? Z kim konsultujesz to? Czy na przykład dziewczyny zespołu też mają coś do powiedzenia, czy raczej one są tylko tutaj od tego, aby ci towarzyszyć na scenie? Jak to wygląda? Ja wierzę, że i wiem, co one pragną, co lubią. Nie dam im walca angielskiego, bo akurat to w tym momencie nie jest Karpowicz Family, choć mamy nawet taki fajny walczyk jeden, na przykład na 140 naszych piosenek, ale... Dziewczyny mają dużo do powiedzenia, bo też wiedzą, że muszą do tego zrobić takie choreografie, żeby mogły się w nich fajnie pokazać. A muzykę najwięcej dobieram wtedy, kiedy słucham tej różnej muzyki i wybieram sobie w swoich myślach i trafiam w to, w taki utwór, który wydaje mi się, że powinien załapać. No i akurat takiego czuja powiedział ktoś, że mam dobrego czuja i tak się dzieje, że każdy praktycznie utwór może nie na 100%, ale na 80% jest przebojem. A my możemy potwierdzić, że Zbyszek Karpowicz naprawdę ma czuja do wielkich przebojów. A kuku, słoneczko poszło spać. Pora do kufli, zimniutkie piwo lać. Pozwolisz, Zbyszku, że jeszcze wrócimy do członków twojego zespołu. Powiedz, są takie osoby, które od samego początku są z zespołem Karpowicz Family? Jeżeli tak, to kto to jest? Wymień nam. No przede wszystkim, wszystkich widzów. Przede wszystkim moja córa, Ania Karpowicz, obecnie jeszcze Socha, ma drugie nazwisko, bo już jest mężatką. Ta pani jest z nami od samego początku. Czyli jak rozpoczynała, ile miała lat, pamiętasz? Ania miała w granicach 16 lat. A teraz? No nie, nie teraz ma trochę więcej, 17 chyba. 17 ma, tak. No nie, no dobra, 18, żeby nie było. 17. Ania jest cały czas z nami, Helmut Gaweł, saksofonista oczywiście, Agnieszka Doliszniak od mojego szwagra, córeczka, dlatego też i Family. Wcześniej była synowa, też Monika, teraz jest również Monika Patynek, która tańczy z nami, Barbara Chodun. No i przede wszystkim także są młode dziewczyny. Jest dziewczyna, która jest z nami już od 2-3 lat, Dagmara Kępińska, która jest wierna naszemu zespołowi. Była również Nosiadek, pani Karolina Nosiadek, lecz na tą chwilę nie mogła z nami podołać ze względu na swój nieoceniony czas, gdzie musi go poświęcać w większości gdzie indziej. Za to pozostałe osoby, 7 ich jest łącznie ze mną, robią wszystko, żeby Karpowicz Family zawsze wyglądało na medal, na wzór dla innych zespołów. Bo to taka prawdziwa familia, można powiedzieć. No, sama nazwa zobowiązuje, Karpowicz Family. Tak, dlatego była kiedyś familia, rodzina. Jest jeszcze, mam syna fajnego, który bardzo fajnie tańczył. Również tańczy do tej pory, ale już się nie zajmuje tym tańcem. A drugi syn był piłkarzem i to śląskiego, fajnego klubu. Możemy zdradzić jakiego? Oczywiście, Ruchu Chorzów. Proszę bardzo, teraz Ekstraklasie. Teraz Ekstraklasie, kiedyś to było marzeniem dostać się do tej Ekstraklasy jako mój syn, ale
trudno. Dopiero teraz, a już wiek nie pozwoli, aby kontynuował grę w tej ekstraklasie, ale pozdrawiamy Artura. Dokładnie tak, a przy okazji jeszcze tylko dodam, że Zbyszek Karpowicz w tej szlagierowej, bym powiedział, ekstraklasie, to już jest od samego początku. Jak ty to robisz, że nie spadłeś do niższej ligi, nie wiem, ale gratuluję ci tego. Ja bardzo też te gratulacje przyjmuję, ale dlatego tak się to dzieje, ponieważ jednak to, co robimy przez wiele lat, ma jakiś sukces, ma powodzenie wśród ludzi, którzy odbierają tą muzykę, bo wiemy po samych koncertach, gdzie koncertujemy, zawsze pojawia się tłum ludzi i przede wszystkim często gramy jako ostatni zespół. Może dlatego, że wcześniej za daleko jest, musimy dłużej jechać na koncert, nie wiem, ale coś w tym jest. Dopytam jeszcze, bo wiem, że miałeś takich, masz do dzisiaj, zagorzałych fanów, którzy jeżdżą z tobą praktycznie na każdy koncert. Tak, tak. Są to fajni. Szaliki, oczywiście, pamiętam różnego rodzaju, tak? Są, proszę. Proszę Państwa, są różni, wspaniali ludzie, najwięksi są z Łodzi, którzy na każdy koncert przyjeżdżają, czy gramy w Polsce, czy za granicami naszego kraju, czy gramy o 9 wieczorem, czy o 12 w południe, bo też takie koncerty się zdarzały, zawsze są z nami i pozostali, którzy również nie tak często z nami są, ale też za to im bardzo wszystkim dziękujemy, polecamy się i zawsze Was powiemy, że nie zawiedziemy tak zacnej, wspaniałej publiczności. I podejrzewam, że nie będzie inaczej już 15 sierpnia w Amfiteatrze w Siemianowicach Śląskich, bo tam też wielu fanów Karpowicz Family, drodzy Państwo, się pojawi na pewno. Muszę do tego dodać, że to przecież wielkie święta, bo to Dzień Wojska Polskiego i wstąpienie Najświętszej Marii Panny. To są takie wielkie święta, że ludzie na pewno przyjdą również po mszy czy po jakichś uroczystościach, przyjdą obejrzeć właśnie do Siemianowic zespoły, które naprawdę warto polecić i warto posłuchać i zobaczyć. Serdecznie zapraszamy wszystkich. Ty jako artysta czujesz tą różnicę, kiedy występujesz w amfiteatrze, a jednak występujesz na nieco mniejszym festynie, to gdzieś czuć tą różnicę? Jest jakaś większa trema? Powiem, że tak i tak do tego pierwszego i drugiego pytania trzeba się przygotować. Tak samo jak czy na scenę, gdzie gramy na zewnątrz, w plenerze, czy w teatrze, w amfiteatrze. Dlatego nie widzę tu wielkiej różnicy. Różnica polega tylko na tym, że w plenerze zawsze najczęściej jest bardzo dużo więcej osób. Tak, to na pewno. I tak też będzie 15 sierpnia w Siemianowicach Śląskich. Zapraszamy do amfiteatru. Tam oczywiście będę ja jako prowadzący, będzie Sebastian Mierzwa, będzie również Darek Niebudek, będzie Grzegorz Stasiak prowadzący szlagierową listę, a także fantastyczni wykonawcy, a wśród nich Karpowicz Family. Nie może Was tam zabraknąć.